Cześć, z tej strony Filip Kozłowski, witam w trzecim odcinku Zarzecze 26. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dzisiaj ze mną Filip Kozłowski. Po trudnym meczu z Wasilkowym minęło już trochę czasu i jak się czujesz? Ciężko cokolwiek powiedzieć o takim meczu, bo tak jak i ja, jak i cała drużyna czujemy pustkę na pewno. To był na pewno ciężki mecz, ale nie powinniśmy tego meczu zremisować, bo tak naprawdę zremisowaliśmy wygrany mecz. Zapada w pamięci. Niestety, ale tak. Jednak ten remis to chyba jak przegrana i jak zespół po zejściu z boiska zareagował na końcowy rezultat? No na pewno czujemy się przegrani. Mieliśmy dobry wynik. Drużyna z Wasilkowa grała w osłabieniu. Jakie emocje były? No na pewno każdy był zdenerwowany. Padło kilka ciężkich słów. No i ciężko cokolwiek naprawdę powiedzieć o takim meczu. To jakie jest nastawienie na najbliższe spotkanie? Na pewno pełna mobilizacja. Musimy zapomnieć o meczu z Wasilkowem. Musimy walczyć, wygrywać każdy kolejny mecz. No i tyle. Jesteś wychowankiem klubu. Czy aktualnie reprezentowanie jego to jakieś spełnienie dziecięcego marzenia? To na pewno. Gdzieś od małego w akademii, jak się grało w akademii, przychodziło się tutaj na mecze i było to marzenie, żeby wyjść na ten stadion przy kibicach, przy swojej rodzinie, przy znajomych. Na pewno wielka duma. Czy wynosiłeś tą flagę na środek boiska? Tak, wynosiłem i to no kilkadziesiąt razy nawet. Pomyślałbyś wtedy, jako ten nastolatek, dziecko, że zagrasz tutaj? Dziś z tyłu głowy były te marzenia, żeby zagrać na tym boisku, ale wydawało mi się to wtedy nierealne. No jednak potoczyła się twoja historia tak, a nie inaczej. Byłeś już w kadrze w drugiej lidze. Pamiętasz coś z tego okresu? No, to już było przeszło 2 lata temu. No, ale na pewno gdzieś tam mam kilka dobrych wspomnień. Dużo, tak szczerze, się nie zmieniło. Zmieniło się jedynie to, że treningi są po południu, a nie z rana. A tak to... Lepiej po południu? Szczerze, wolałbym z rana. Wtedy cały dzień jest wolny, ale nie narzekam, jest okej. Gdzie piłkarsko sięgają twoje marzenia? Mówiłeś, że jako młody chłopiec, no jednak tak z tyłu głowy niby coś wiedziałeś, ale jednak nie do końca. Gdzie aktualnie? No jesteś w takim miejscu, a nie innym. Co dalej? No nie wiem, na razie skupiam się na własnym rozwoju. No i zobaczymy, gdzie ta kariera, znaczy to jest za duże słowo, kariera, przygoda z piłką pójdzie dalej, no mam nadzieję jak najwyżej. Aktualnie w Wigrach mamy kilku juniorów, którzy wchodzą do drużyny. Też kiedyś byłeś na ich miejscu. Jak pamiętasz swój debiut? Na pewno duży stres, na pewno gdzieś duża presja przed meczem. No ale na całe szczęście wchodziłem wtedy na boisko z Bartkiem Gużewskim. I Bartek zawsze wspierał, mimo że był kilka lat starszy, to i tak wspierał, więc gdzieś ta trema przeszła przed samym wejściem na boisko. A co po tym wejściu? Stoisz na boisku, debiutant, jednak dla ciebie pierwszy chyba taki aż tak ważne spotkanie w życiu. No dokładnie, no na pewno jak wbiegłem na to boisko, gdzieś poczułem w nogach to, że właśnie debiutuję w pierwszej drużynie Wigier. No ale na pewno duża duma, gdzieś ta, właśnie jak przed chwilą powiedziałem, ta trema gdzieś przed samym meczem, przed samym wyjściem na boisko zeszła. Jak wbiegłem na boisko, to tylko czułem delikatnie w nogach, delikatny stres, ale było ok. Wygraliście? Wygraliśmy, tak, 2-1 pamiętam, tylko że wchodziłem przy wyniku 2-0 i niestety jak wszedłem na boisko, to straciliśmy jedną bramkę. Błędy się zdarzają. No niestety, no. Powiedziałeś o Gużewskim, jako o twoim takim dobrym przyjacielu. Chyba tak zostało. No tak, gdzieś z Bartkiem trzymam bardzo dobry kontakt, i na boisku, i poza nim. Mogę go nazwać swoim przyjacielem, bo wspiera cały czas. Gdzieś kiedyś też, jak byłem jeszcze młodszy tutaj w szatni pierwszego zespołu, ale w drugiej lidze, to gdzieś też wspierał tych młodych, bo kilka lat wcześniej sam był młody i wie co czuliśmy. Czy po tej dobrej znajomości nakłonisz Guziego, żeby przyszedł do programu na 4. odcinek? Na pewno chcę go w tym momencie nominować do następnego odcinka, żeby wystąpił, odpowiedział na kilka pytań. Szykuje się jakaś seria z wami? No nie będziemy o tym głośno mówić, ale może coś się szykuje, może nie. Zobaczymy. No to czas chyba przejść do takiej jednej z lepszych części. Już skończymy te niewygodne pytania. Twoja 11 wszechczasów. Jakie ustawienie? Jakim ty będziesz trenerem? Na pewno będziemy grać ofensywnie. Formacją 4-3-3. Na bramce będzie Buffon. Zacznę od lewej obrony Roberto Carlos. W środku obrony będzie Ramos i John Terry. Na prawej Łukasz Piszczek. Na defensywnym pomocniku będzie Frank Lampard. 8-10 to będzie De Bruyne z Guzkiem. I z przodu będzie Cristiano Ronaldo, Messi i na 9 Drogba. Twój ulubiony piłkarz? Nie mam takiego teraz ulubionego piłkarza, ale zawsze gdzieś tam za dzieciaka jak oglądałem mecze, to zawsze lubiłem właśnie Didiera Drogbę. To gdzieś tam był mój idol taki z dzieciństwa. To kto będzie miał więcej asyst? Gużewski czy De Bruyne? Tutaj w środku pola zapowiada się naprawdę ciekawa konkurencja. Ciężkie pytanie tak naprawdę, ale mam nadzieję, że Guzek jednak tym swoim doświadczeniem wygra. Dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie subskrypcję, lajka i wyczekujcie Bartka w następnym odcinku.